Już go nie ma. A gdzie jest Andrzej? O! Przyjdzie, żeby sobie przyjdzie. Klucza czy... O! Patrz. Klucza? Wiesz, ja. Słuchaj. Ja tam był, ja wiem. Ja wiem, że to jest, ale... Ja go wywieźli. Może... Gdzie to było? Nie wiem, to gdzie? Olkusz. Olkusz, nie? Ja za Olkuszem, no. No, a nie masz do niego numer telefonu? Nie wiem, nie mam nic, ale pieniądze na jedzenie, nic nie mam. No jedzenie to wyrzuciłeś kiedyś, a pieniądze to ci ogłupiają pieniądze, bo zawsze tam jakieś. No to wejdź na wieżowiec, window na 8 piętro i poproś o jedzenie, ludzie ci dadzą. A! Nie wierzysz w to, ja wierzę, że ci dadzą. Taki żyją, Bóg, wierzą ale... w Boga. Dobrze. Prościa będzie wam dane. Pomyśl z tego, usie. Nie, zabił czy się powieścił, nie wiem. Był wyrzutki, bo on tak pił, bardzo pił. I kurde, 8 stóp. Ogóra? Jak? Ogór. Taki dziwny. Ogóra tyle są. Tyle są. Ale ty drugi. Teraz sam zostałeś, Andrzeja nie ma, sam zostałeś, nie masz kolegi. Bo Jezus posyłał po dwóch, to gdzie masz drugiego biednego? Jezus po dwóch posyłał. Nie masz biednego kolegi jakiegoś. Andrzeja miałeś i tam byłeś przy nim, nie? Ale patrz, Bóg, jeden raz byś wiem, że ty też był. A ja mu tak, winogrona, to, drugi dzień zajść przyniósł, a potem, mówię, że wyjaśnię, no, pielęgniarki, portiera. Ale ja wiem, że tak, chirurga, numer, taki sztok trzeci, ty już tam nie wlejesz, bo jego nie ma. Gdzie jest? To co, chcesz klucze? A. Nie chcesz kluczów. To są klucze do królestwa. Bo kiedyś Piotrek miał, mój brat, nasz brat, apostoł Piotr, teraz ja mam klucze. Byś pojechał do Andrzeja, do kluczy byś pojechał i... Ale za co? No jak za co? Chyba na gapę nie pojada, bo czy nie jeździ na autobus. Tobie dać pieniądze, to przepijesz i chcesz jechać na wiarę. A wierz mi, że bym pojechał. Bo jest uparty, no aniołku, jadę do ciebie. Ale ty tam byłeś w szpitalu pijany i ten z boku się żalił na ciebie, że chciałeś go pobić. Tak było. I jakbyś pijany, policję wezwali na ciebie, jak ja tam byłem ostatnio. I mówiłem ci, żebyś nie pił, tylko masz pić herbatę, a nie alkohol. Znaczy nie palić też, bo Jezus nie palił. Także ty mnie nie słuchasz. Dlaczego nie słuchasz, jak ci mówię dobre rady? Jak mówię dobrze, powinni ludzie słuchać, nie? Bo jak nie, to w grzechach sobie pomrzecie. Tak jest napisane, Jana 8:24. No grzech jest łamanie prawa Chrystusa. Nieposłuszeństwo. Jakie wojny święte, jakie bomby. Jezus tak nie uczył. Jezus nie kłamał i ludzie kłamią i świecą trupom, świecili, świecą, a tobie nie chcą pomóc? Ale rodzinę ci zniszczyli, nie? Nie mam, znaczy się mam, ale już jest nie bardzo. Ale jeszcze matki zdenerwowały, nie podobasz się. Moja siostra... A ty wierzysz w Boga? No nie. Moja siostra... No. Tak zwany od matki córka, obiady i nosi wszystko. Nie ma problemu. I mój syn... Masz jednego syna czy dwóch? Dwóch. Nie, jednego. Izaaka. On się nazywał Daniel. Daniel, księga Daniela 2:44-7:27. I jeszcze. A ty Krzysztof masz na imię Krzysztof. Ja. Jesteś święty, czy nie? Taki niepraktykujący. No ale jak znaczy niepraktykujący? To co znaczy praktykujący?
Nie praktykuję. No ale jakbyś praktykował, to co byś robił? Znowu do kościoła łazić. Do księdza, do firmy byś chodził. I jadłbyś wafelki, to jest praktyka. Tak Jezus uczył. No wiem, a jest, widzę. No dopiero się dowiesz. Bogdanku. Ty tu nie Bogdanku, tylko idź do księdza, weź łopatek, komunię, idź do sanepidu i sprawdź, czy tam jest ten Jezus po przemianie. I wtedy... Pamiętasz wtedy, co ci zrobili? Cię wyrzucili. No bo jak ja głoszę prawdę, to wyrzucają. Za prawdę to nas nie lubią. A jak pijesz, to jesteś pijok, nie robą, jak mówią na ciebie, żul. I cię osądzają. Bo tak robisz. A Jezus, zapasz. Świadkowie jak reklamują firmę. Spódnica za kolanka, nie piją, nie palą. Do tych wariatów, co te papindekle mają. Powiem panu, że ostatnio im to wybola. Widziałbyś Jezusa z pistoletem, z kałachem? Albo z papierosem, albo z piwem w ręku? No. Możesz sobie wypić piwo w mieszkaniu u siostry. Do obiadu, po obiedzie. No, kup dwa piwa, iść do siostry na obiad i piwko później. Nie, tak dobrze. Ale bym nie puścił. Puścił, aby ci ładnie poprosisz. Prosi, aby ci wam dane. Nie, bo spagetu bym jakiś. Masz małą wiarę chyba. A Jezus Król czeka na ciebie. Nie mało wiary i no bim czy...